urodziłem się w miejscowości pod samym Grodnem, województwo białostockie oczywiście dawne, w miejscowość ta się nazywała Kozłowiczu, parafialna wieś polska, szlachecka, dawna wieś w 1930 roku. I tam dzieciństwo swoje i szkole w sąsiedniej miejscowości, podstawową, zacząłem polską przed wojną, później w czasie wojny białoruską, językiem białoruskim, w czasie okupacji było, nie było w ogóle szkół, to tylko były przy kościele u nas z Grodna uciekły w nazaretanki siostry i one prowadziły takie tajne nauczanie nas, dzieci wszystkich zbierano koło kościoła, niby pod jakimś pretekstem religijnym, a właściwie była normalna nauka, tam historii, języka polskiego, trochę matematyki i tak dalej. Rodzice moi byli no, zamożni, mieli jak na tamte czasy 55 hektarów ziemi pod samym miastem i dlatego to niekorzystnie złożyło się na czas okupacji pierwszej sowieckiej w 1939 roku, później niemieckiej i oczywiście następnie te tereny znalazły się po wojnie, po 1944 roku, znalazły się pod Związkiem Radzieckim ponownie. No i tak się złożyło, że w 1948 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Grodnie. Później gdzie był, myśmy nie wiedzieli do 1951 roku, kiedy był sądzony, tylko wiedzieliśmy, że był osądzony, przywieziony do Grodna na 10 lat jako wróg narodu radzieckiego, państwa radzieckiego. Nas z kolei w 1952 roku wywieźli do Kazachstanu i wszystkich do południowo-kazachstańskiego obwodu. Wszystkie cztery pociągi, raczej pięć pociągów z pięciu obwodów, znaczy grodzieński, molodeczański, taki był obwód, z Molodeczno zrobili. Później obok Wilna Polocki obwód, Brzeski i Poleski. I z tych wszystkich wywieźli do Kazachstanu południowego, tam gdzie temu w 1945-1944, raczej w 1940 roku nowe powstały kolchozy, gdzie uprawiano bawełnę. Klimat był bardzo niedobry, bo upał 30-40 stopni, wody nie ma, jedzenia nie ma. Ja z kolei w tym czasie byłem, ojciec był już w więzieniu w 1948 roku, gdzieś był, nie wiem dokładnie, tylko wiem, że ostatnio gdzieś tam był na Syberii, żadnych listów nie pisał, nie wolno było jemu przysyłać, my nie widzieliśmy ojcu. Natomiast brat mój, o rok młodszy ode mnie, był na pierwszym roku uniwersytetu, raczej wyższej szkoły pedagogicznej z językiem polskim w Wilnie. Ja z kolei byłem na drugim już roku Akademii Instytutu Medycznego w Witebsku. I kiedy mieli aresztować wszystkich tych, wywieźć, a myśmy już byli na listach, chociaż nie mieszkaliśmy, ja byłem na stale zameldowany w Grodnie, a tam tylko była moja mama i dwie mniejsze siostry, 12 i 16 lat. W tym domu tylko był dom, no już rodzina była zakwalifikowana do tak zwanych rodzin kulackich. Ich nie przyjmowano do kolchozu, ale wszystko zlikwidowane było, stodoły, dwie było tam, dwa domy było i tak dalej, wszystko to było zabrane. Otóż mnie 17 kwietnia 1952 roku, 17 kwietnia zabrano
z Witebska. Akurat w tym czasie nie poszedłem na zajęcie obowiązkowe do instytutu, a byłem w domu, bardzo źle się czułem. Coś mi dolegało, ale i lekarz nic nie stwierdził, tam był wezwany. I mnie aresztowano z tego domu i zawieziono do Urzędu Bezpieczeństwa Wojewódzkiego. Stamtąd przewieziono do Orszy, do takiego punktu, takie więzienie. Orsza, miasto między Smoleńskiem a Mińskiem na Białorusi, tam zawsze wszystkie transporty z więźniami do Orszy dowożono i tam ich rozdzielano, w jakim kierunku mają wieść. Ja tam byłem tylko jedną dobę i stamtąd na następny dzień zawieziono do Mińska, w Mińsku do wagonów odpowiednich, stamtąd i tylko mnie powiedziano, że wiozą do rodziny. Aresztowali, ale nie powiedzieli, nie mówili, dlaczego aresztowali. Kiedy pytałem, to powiedziano, że wiozą do rodziny. Dzień wcześniej, przed aresztowaniem naszych rodzin, wszystkich tych, którzy byli zakwalifikowani do deportacji na 18, wszystkich 17, odpowiednie organa NKWD i MGB, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa, wkroczyli do naszych wszystkich domów i nas zebrali. To byli przeważnie studenci, w tych, tak jak ja, byli z Mińska, z Politechniki, z Instytutu też Medycznego i jakich techników. I wszystkich przywieźli do Molodeczna. I te wagony nasze, co w Mińsku, chłopcy oddzielnie, mężczyźni oddzielnie, kobiety oddzielnie, a rodziny oddzielnie, włączono do jakiegoś transportu, a wagony były wszystkie zakratowane, cielęce tak zwane wagony, czyli te towarowe. Nie widzieliśmy przez okno nic, gdzie jesteśmy, tylko domyślaliśmy się. I nas włączyli, nas tych ze wschodniej, z Mińska, dowieźli do Molodeczna, tam chyba może 60 kilometrów. I pierwszy pociąg wyruszył na wschód. I to było tak między, było na prawosławne, nas już to była Wielka Sobota u prawosławnych. I nas przez Mińsk do Smoleńska, akurat słońce wschodziło, tam jest cerkiew, taki sobór, kiedyś był katolicki, dawniej, a później prawosławny, jest cudownym obrazem Matki Boskiej. I akurat ściśli wszyscy ze świecami, widać było przez szczeliny okien z nabożeństwa. I takim sposobem nasz pociąg ruszył na wschód, omijając Moskwę, omijając później do Kujbyszewa, przejeżdżaliśmy Wolgę. I nie wiedzieliśmy, dokąd nas wiozą. W tym wagonie, w którym ja jechałem, gdzie byli tacy jak ja, starsi troszeczkę byli i byli tacy jak ja, byli parę osób młodszych, tych chłopców takich. Myśmy, ja na przykład osobiście miałem mapkę związku, z jakiejś książki, takie mapkę Związku Radzieckiego i tam jest była kolej. I my patrzyliśmy przez szczelinę zakratowanego okna, tej klapy, gdzie nas wiozą. Kiedy już przejechaliśmy Kujbyszew koło Orenburga, za Kujbyszewem Orenburg i tam kolej idzie na Daleki Wschód. Ale pociąg skręcił nieco w prawo. To już wiedzieliśmy, że nie wiozą nas na tego. Wreszcie dojechaliśmy do Aralska, a po prawej stronie jest brzeg Morza Aralskiego na horyzoncie. Tam też kolej się rozwidliała prosto na wschód i na południe. Okazuje się, że my dookoła, tak jak gdyby tego morza, brzegiem przejechaliśmy na południe i jechaliśmy parę dni przez pustynię Karakum, później Kyzylkum i wreszcie przed 1 maja, 30 kwietnia, zatrzymaliśmy się na jakiejś stacji, ale kiedy wjechaliśmy na pustynię, jedyna kolej z północy na południe idzie wzdłuż
obok rzeki Syrdarja. Były takie duże upały w wagonach, chociaż był kwiecień, tu był mróz nawet, gdzie w Witebsku, gdzie ja byłem, a tam był upał. Nam na naszą prośbę zdjęli kraty, takie pręty, że te kraty nie mogły, nie można było patrzeć na wprost, tylko przez szczelinę do góry. To otworzyli nam te klapy, bo bardzo duszno było. Kiedy dojechaliśmy do stacji Kyzyl Orda, a Kyzyl Orda, Kyzyl Czerwony, a Orda Wojsko, czyli Czerwona Armia. Dojechaliśmy tam i nas pociąg się zatrzymał na bocznicy, tak nieco dalej, równoległej do peronu tego, gdzie ludzie oczekiwali na pociąg. Tam jedyna kolej przez tą pustynię. I myśmy zanucili, ponieważ mieliśmy, tak jak ja należałem, musiałem należeć do chóru. Ja grałem na harmonii, na mandolinie i do chóru akademickiego. Miałem taką książeczkę, nazywała się Pieśniennik Pieśni Sojuz SSR. Ruskie pieśni, coś Sojuz SSR. I ja, no, i tam jeszcze takich było kilku, i myśmy zanucili Szeroka strona moja rodnaja, klapa otworzona, ludzie na peronie, jakich metrów 30 stoją, tu obstawa, kiedy pociąg gdzieś się zatrzymywał, nie powiedziałem, że w czasie jazdy nam dawali gorącą wodę na pewnych stacjach, kromkę chleba i jakiś takiej zupy, po więziennemu to się nazywała balanda. I myśmy, kiedy zanucili, szeroka strona moja rodnaja, okno otwarte, wojskowi stoją z tymi karabinami, pociąg jest obstawiony, żołnierze schodzą na buforach, na zderzakach, bufory po rosyjsku, a po polsku zderzaki. Na zderzakach były deski i zrobiona taka zagroda, jak gdyby, i żołnierz stał z karabinem, wyglądał raz z prawej, w czasie jazdy raz z lewej pociągu, żeby ktoś nie wyskoczył z tego pociągu. A na postojach to często po dachu biegał, czy tam ktoś w dachu dziurę, bądź pod spodem nie zrobił dziury, żeby otworu, żeby nie, na ziemię nie wyskoczył. Kiedy myśmy zanucili Szeroka strona moja rodnaja, a co, w tej piosence jest refren, gdzie tak wolno dyszy człowiek, gdzie tak wolno oddycha człowiek. I każdy z nas machał ręką, że gdyby no, ten wiaterek stwarzał. Ludzie widząc na peronie i słyszeli, że więźniowie, czy nie wiedzą jacy, tylko aresztanci, ich wiozą, a śpiewają, chwalą i tak. I następna piosenka, ja nie pamiętam, tylko że chwalić Stalina Otca. Rosja wolna, strona prekrasna, sowiecki kraj, moja ziemia. Myśmy to specjalnie zaśpiewali, żeby ludzie wiedzieli, że to jest, no, jak to jest, pod konwojem jesteśmy. Otóż nas zaraz naczelnik eszalonu, czyli transportu, major, i z żołnierzami, bo wagony były zasunięte na, między tym zasuwanym towarowym pociągu wagonie deska była i tu była taka rynienka, żeby tam siusiu zrobić sobie w tym. I na śrubę tu zamykane, takie krótkie śruby kolejowe, te wagony, bo wagony miały takie podwójne haki, albo całkiem zamknąć, albo tego. Otworzyli, naczelnik wszedł i pyta, kto tu śpiewał? Nikt nie przyznał się. Kto zorganizował to? Nikt się nie przyznał. No i ja już nie chciałem brać na siebie żadnej odpowiedzialności. No, kto to chce coś powiedzieć? Mam śpiewnik i z mego śpiewnika śpiewano i tak dalej. Otóż nam znowu zamknięto i my chyba przez 3 dni jechaliśmy w upale, a tam cały tydzień przez ten step pociąg jechał, bo coś przez około 6 dni przez step od Aralska do Taszkentu, pod samym Taszkentem. Otóż później nam otworzyli ten wagon na naszą prośbę i przed 1 majem przywieźli nas do stacji, dopiero dowiedzieliśmy się,
już mieliśmy te klapy otwarte, tam nikt nie ucieknie, bo cały czas po prawej stronie step, po lewej stronie step, a daleko czasem zbliżaliśmy się do rzeki Syrdarii, która płynęła z południa na północ do Morza Kaspijskiego. I nas wylodowano. I przed naszym tego wagonem akurat było to całe naczelstwo miejscowe. I nas, jak mówi ten naczelnik eszelonu, obieźcie z tego wagonu, tu są sami chłopcy, mężczyźni, siła robocza. Tylko myśmy wiedzieli, no i zagrozili nas, załadowali na samochód ciężarowy i z innych wagonów parę rodzin, przeważnie kobiety z dziećmi, mężczyzn było niedużo w tym. Jedna, połowę rodzin nie miała swoich ojców, braci, bo siedzieli w więzieniu. Tak jak mój ojciec, tak i wielu innych, tylko kobiety z dziećmi. I nas zawieźli, posadzili na tą skrzynię do samochodu, zawieźli do kolchozu przed 1 majem, jakich może około 20 gdzieś kilometrów, a wyładowaliśmy nas wyładowano na stacji Kyzyltu, to jest już granica Uzbekistanu i Kazachstanu. Przy samym Taszkencie to jest ta stacyjka. I tam nas osiedlono w takich opuszczonych, glinianych domu bez okien, bez niczego. I kazano nam iść na jutro do pracy, do kolchozu.